Cześć, tu Edwin z drukarni Viper Print. Programy do tworzenia grafiki nie muszą być wcale holendarnie drogie i niedostępne dla laików. Corela można spotkać nie tylko w agencjach reklamowych. Przystępna cena w stosunku do możliwości sprawia, że korzystają z niego nie tylko użytkownicy z branży graficznej. Można w nim z powodzeniem tworzyć grafiki na potrzeby promocji i wizerunku firmy, na przykład wizytówki pracowników. Dlatego dziś chciałbym pokazać Wam, jak przygotować projekt wizytówki w programie Corel. W tym tutorialu będę posługiwał się programem CorelDRAW X3. Projekt, który postaram się wykonać, to wizytówka próbka z drukarni Viper Print. Możecie pobrać wszystkie potrzebne pliki, klikając w link w opisie filmu. OK, otwieramy Corela i ukazuje się nam jego ekran powitalny. Klikamy nowy dokument i Corel wyświetla nam pustą stronę. Nie wiem, dlaczego Corel zawsze domyślnie zaczyna każdy dokument od strony A4. Tak już po prostu ma. Niestety czasami powoduje to problemy, bo gdybyśmy zaczęli tworzyć nasz projekt wizytówki na tej karcie i w ten sposób przesłali to do drukarni, czyli pierwsza strona tutaj, gdzieś tutaj druga, a wszystko na obszarze o wymiarach A4, no to nie chcieliby nam tego wydrukować. Możliwość zmiany wymiarów tego obszaru jak najbardziej jest i zawsze trzeba dostosowywać ją do bieżącego projektu. U nas będzie to 90x50 mm, czyli wizytówka. Najszybszym sposobem jest podwójne kliknięcie na ten cień pod obszarem. Możecie też wywołać to okno, klikając menu górne Layout, a następnie Page Setup. Jak widać, mój Corel mówi po angielsku, ale wszystkie te komendy są w tym samym miejscu co w polskim, więc nie powinno być problemu, jeśli macie polską wersję. Dobrze, więc jesteśmy w zakładce Page Size. Wprowadzamy szerokość 90 mm i wysokość 50 mm. Są to tak zwane wymiary netto, czyli inaczej mówiąc, po docięciu. Czyli takie jak gotowa wizytówka, którą dostaniecie z drukarni. Nie zamykamy jeszcze tego okna i przechodzimy do pola Bleed. Tutaj wprowadzamy 2 mm. W ten sposób będziemy pracować na prawidłowym obszarze wymaganym przez większość drukarni, czyli pole netto plus spad. O tym, co to jest spad, możecie więcej przeczytać na naszym blogu i w dziale pomoc drukarni Viper Print. Tak na szybko mogę powiedzieć, że ten wyciągnięty poza obszar docięcia kawałek grafiki jest niezbędny do poprawnego wykonania podczas produkcji. Mniej więcej to wygląda tak. Czyli w naszym przypadku będzie to obszar z zielonym listkiem. W tym miejscu jest cięcie wizytówki i żeby tutaj nie było białej krawędzi, musimy wyciągnąć grafikę za linię cięcia. Przynajmniej o 2 mm, dokładnie tak jak jest tutaj, do tej linii. Jeśli już mowa o cięciu, to zwróćcie uwagę, że nie powinno się układać ważnych elementów projektu przy samych krawędziach. Czyli nie mogę sobie dać tekstu tutaj i liczyć na to, że nie zostanie on przycięty. To samo dotyczy logo czy czegokolwiek, co jest istotne w projekcie. Warto korzystać z prowadnic. Można je wyciągnąć z krawędzi ekranu, podobnie jak w innych programach, na przykład w Photoshopie. Gdy mamy już prowadnicę na miejscu, czyli po 3 mm z każdej strony do wewnątrz, możemy bardzo dokładnie rozmieścić wszystkie elementy projektu. Logo, czy teksty, numery telefonów, zdjęcia. Skoro jesteśmy przy tekstach, warto też zwrócić uwagę na bardzo istotną rzecz, czyli ile dać czarnego w czarnym. Jak już pewnie wiecie, czarny może być mocno nasycony albo nienasycony. Chodzi o domieszkę pozostałych kolorów cmy. Czyli jeśli mamy sam czarny K na 100%, a reszta kolorów jest po 0, to suma wynosi oczywiście 100%. Natomiast jeśli dodamy do tego czarnego pozostałe składowe, po 50% C, 50M i 50Y, suma wszystkich farb, wszystkich czterech, wyniesie nam 250. A jak to się ma do naszej wizytówki? Im mniejsze teksty i im więcej tekstu, tym bardziej unikajmy mieszania czarnego z innymi farbami. Sprawdźmy, jak jest tutaj. Klikamy w to pole, czyli no i jest ładnie. Po 0 i setka czarnego. Jest to ważne z uwagi na pasowanie kolorów podczas druku. Wszystko to bezpośrednio przekłada się na czytelność tekstów i ogólną estetykę. W tym projekcie mamy jeszcze obrazek. Ten listek jest tutaj jako bitmapa i fajnie by było sprawdzić, czy zostanie to poprawnie wydrukowane. Takie pytanie często się pojawia. Jaka musi być czytelność obrazka, żeby dobrze wyszedł w druku? Złota zasada mówi o 300 dpi i już pomijając, czy się powinno mówić dpi czy ppi, sprowadza się to do zagęszczenia punktów czy też pikseli na jednym calu kwadratowym. Jak się domyślacie, im mniejsze zagęszczenie, tym mozaika pikseli jest grubsza i widać tak zwaną pikselozę, którą chyba każdy dobrze zna. Nasz listek w dużym zbliżeniu ma piksele, ale jest to jak najbardziej poprawne, bo w końcu to jest bitmapa. Żeby się upewnić, czy w druku to wyjdzie dobrze, klikamy prawym przyciskiem myszy i sprawdzamy, jakie wartości się pokazały w panelu.
Jest 300, jest ok. Dobrze, myślę, że na tym zakończymy pierwszą część, bo temat jest dosyć obszerny. W następnym filmie dowiemy się, jak zamienić teksty na krzywe i dlaczego należy to robić. Oraz jak zapisać plik PDF przeznaczony do druku. Na koniec zobaczymy, jak sprawdzić, czy plik jest poprawny oraz jak złożyć zamówienie w drukarni internetowej. Do usłyszenia wkrótce.